Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Nadaję dziś z bazy, czyli z miejsca, w którym na co dzień pracuję. Parę ładnych godzin spędzam przy tym oto monitorze. Ty go oczywiście nie widzisz, ponieważ kamera stoi na moim cudownym, nowym, wspaniałym gimbalu. Dziś mamy 18 czerwca i już pojawiła się 18 czerwona infografika prowadząca do kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z nią. Jej tematyka dotyczy stosowanych metod analitycznych w CSI, czyli jak widzisz, nadal kontynuujemy temat inteligencji analitycznej. Jest to jeden z pionów szkolenia i jest to jedno z tych najważniejszych zagadnień składających się na CSI. O samych typach analiz mówiłem wczoraj. Dziś powinienem co nieco powiedzieć o metodach analiz i to nie jest takie najłatwiejsze. Nie jest to takie najłatwiejsze, bo o ile to nadal będą mikrorozważania, no to jeśli miałbym mówić szczegółowo o metodach analitycznych stosowanych, to już nie jest mikrozagadnienie. Zresztą chyba Cię przekonam do tego, że to mimo wszystko nie jest takie małe mikro. Jest to po prostu zagadnienie solidne, jeśli chodzi o metody analityczne. A jest to o tyle bardziej fajne, że dzisiaj o tym mamy infografikę i o tym będę mówił, ponieważ w dniu wczorajszym, chwila, znowuż włączył mi się budzik, ponieważ w dniu wczorajszym wywiązała się całkiem fajne dyskusje w social mediach różnych. Między innymi zauważyłem, że nie do końca rozumieją niektórzy ludzie, i to jest moja wina, żeby nie było, że na kogoś zwalam, nie do końca rozumieją, czym jest analityka, o której ja mówię. Ja mówię o analityce wywiadu bezpieczeństwa i biznesu CSI. I nie jest to to samo, co analityka chociażby giełdowa, tak? Jeśli chodzi o analizy, czy będę przeprowadzał analizy giełdowe, nie będę, nie znam się na nich. To znaczy, podstawy oczywiście jakieś tam znam, wiem o co kaman, gdzie dzwoni i tak dalej, ale ja nie jestem praktykiem, ja się tymi analizami nie zajmuję, nie zajmowałem, co najwyżej hobbystycznie, tylko z ciekawości chciałem zrozumieć tylko o co właśnie mi chodzi. I to wszystko. To na pewno nie jest żadna wiedza, to są jakieś bardzo podstaw, nic więcej. Jeśli chodzi o analizy, które wykonujemy, którymi zajmujemy się w CSI, to one mogą służyć co najwyżej do tego, żeby pomóc w dokonaniu analizy, tak zwanej analizy fundamentalnej dla celów inwestowania. Ale to też tak nie do końca, dlatego że podstawowym celem CSI jest zrozumienie sytuacji finansowej firmy, a także, oczywiście nie wszystkich, ale częściowo tego, co się nadaje do analizy fundamentalnej, odkrycie sytuacji finansowej firmy, a także przede wszystkim czytanie sprawozdań finansowych, umiejętność czytania sprawozdań finansowych, szczególnie tych, które pochodzą z otoczenia konkurencyjnego. Także do takich krótkoterminowych, znaczy nie wiem, czy analizę fundamentalną jest sens przeprowadzać do krótkoterminowych spekulacji giełdowych. To tak trochę bez sensu, nie? To jest strasznie duży wysiłek, bardzo dużo pracy. Po co? Po co? Tu w spekulacji liczy się to, co w ogóle nie liczą się akcje, nie liczy się firma, liczy się to, co ludzie, zachowanie ludzi na rynku, prawda? No ale to takie krótkie wyjaśnienie. Natomiast jeśli chodzi o metody analityczne, to my z punktu widzenia CSI zajmujemy się analizą otoczenia konkurencyjnego oraz aktualnego potencjału strategicznego spółki. Powtórzę, zajmujemy się analizą otoczenia konkurencyjnego oraz aktualnego potencjału strategicznego spółki. Co to oznacza? No i tutaj właśnie twierdzę, że dzisiejsze mikrorozważania będą nie o mikrozagadnieniach, a już o solidnym zagadnieniu, ale powiem to językiem łatwym, prostym, przyjemnym i w dodatku dość krótko. Oczywiście temat jest na tyle szeroki, jest tak bardzo szeroki, że muszę dokonać wielu różnych takich skrótów myślowych, ale one nie wpłyną co do zasady na zagadnienie, na to, czego to zagadnienie dotyczy. Otóż, otoczenie konkurencyjne firmy.
Właśnie. Otoczenie konkurencyjne. Ja już o tym mówiłem, ale to chyba musiałbym Ci wyjaśnić, że środowisko wewnętrzne to jest to wszystko, co w firmie. Wszystko, co jest związane z firmą. Wszystko, co w firmie, to jest środowisko wewnętrzne. Otoczenie konkurencyjne to jest otoczenie bliższe, otoczenie dalsze. Otoczenie bliższe, otoczenie dalsze. Otoczenie bliższe to jest to, które ma z naszą firmą, z naszym biznesem bezpośredni styk, czyli dostawcy, nabywcy, konkurenci itd., itd. Otoczenie dalsze to są wszystkie czynniki, które wpływają na naszą firmę, chociażby czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne. I to jest to, co wpływa na to, w jakich warunkach działamy biznesowo. No to tak bardzo ogólnie i, że tak powiem, z buta. Jeśli chodzi o otoczenie konkurencyjne, badamy je różnymi metodami szczegółowymi. To jest istotne, że badamy całe otoczenie konkurencyjne, badamy różnymi metodami szczegółowymi, przy czym zupełnie inne metody stosujemy dla tego otoczenia bliższego, tego mikrootoczenia, a zupełnie inne dla tego dalszego, czyli dla makrootoczenia. Walka konkurencyjna, taka bezpośrednia walka konkurencyjna, odbywa się w otoczeniu bliższym. Ja już o tym też mówiłem. Skoro już wiesz, czym jest otoczenie bliższe, to ja już nie będę jakoś szczegółowo wskazywał, co jest w otoczeniu bliższym, co nie jest. Otoczenie dalsze, też tak jak mówiłem, warunki funkcjonowania w danym państwie. I jeśli chodzi o potencjał konkurencyjny, czyli nasze siły i środki, tak bardzo, bardzo ogólnie, tak, to ten potencjał konkurencyjny tworzą zasoby, które możemy bardzo dokładnie ustalić i bardzo dokładnie je zrozumieć. To nie są jakieś wydumane rzeczy. Po prostu dzięki nim możemy oszacować to, co powiedziałem, oszacować nasze siły, oszacować nasze środki w tej walce konkurencyjnej, która się odbywa. Są to jakie? No, między innymi finansowe, informacyjne, organizacyjne, ludzkie, technologiczne i tak dalej. Odpowiednio dobrane zasoby, zdolności i umiejętności tworzą potencjał strategiczny firmy i mam nadzieję, że już rozumiesz, co ja miałem na myśli, mówiąc o walce i o potencjale strategicznym firmy. Stosujemy cztery podstawowe takie grupy metod analitycznych, bo o samych szczegółowych metodach to jest nawet nie jeden, to jest potężny wykład. O tym jest na kursie przede wszystkim, na kursie podstaw zapoznajemy się właśnie z tymi metodami, właściwie z istnieniem tych metod, a już mam zamiar na kursie analitycznym dość dokładnie z tymi metodami przepracować. Stosujemy cztery podstawowe takie grupy metod analitycznych. Znasz część z nich, to są metody ilościowe, czyli związane z analizą danych, tak? Czyli między innymi statystyczne, jakościowe, czyli no, na przykład analizy treści dokumentów, metody eksperckie, czyli wszystkie te heurystyczne. Przy czym metody jakościowe bardzo często poprzedzają metody ilościowe, dlatego że jeżeli jest to możliwe, to my zamieniamy wiedzę taką jakościową w cyferki i na cyferkach pracujemy. Stosujemy również metody graficzne, tak, grafy, wykresy, diagramy, wszelkie schematy, mapowanie ryzyk, zagrożeń, mapowanie aktorów, mapowanie procesów, mapowanie strategii. I w jaki sposób? No, poprzez schematy procesów, tak, na przykład BPMN, mapy wyobrażeniowe, mapowanie strumienia wartości, rozmyte mapy kognitywne, czyli poznawcze, mapy strategii strategicznej, karty wyników i tak dalej. Jest naprawdę bardzo wiele metod, technik, które się stosuje do mapowania. I taka grupa czwarta to są, no chyba zrozumiałe, metody mieszane, na przykład wywiadowcza analiza sprawozdania finansowego. Chodzi o to, że różnego rodzaju metody, grupy metod analiz, szczególnie podczas analizy, my je wykorzystujemy, a także możemy do samego raportowania wykorzystać i wtedy no, stosujemy te metody mieszane, ale to jest takie raczej techniczne określenie tej grupy metod. Zresztą, co jest istotne, cała analityka CSI odbywa się na trzech poziomach rzeczywistości biznesowej, o nich wczoraj mówiliśmy, czyli na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym.
To już jest kwestia zarządzania strategicznego, ale o ile wczoraj, może przypomnę, mówiłem, że jeśli chodzi o tym poziomie rzeczywistości operacyjnym, biznesowej, to tam dokonujemy analizy firm, kontrahentów, branży, czyli jest to miejsce, gdzie jest umiejscowiony wywiad gospodarczy. Jeśli chodzi o poziom taktyczny, no to tam się odbywa cała ta analiza konkurencyjna, czyli w tym strategia konkurenta oczywiście, analiza marketingowa oraz badanie potencjału strategicznego, i tutaj właśnie umiejscowiony jest wywiad konkurencyjny. Natomiast na poziomie strategicznym, poziom strategiczny jest poziomem wsparcia planowania i zarządzania strategicznego oraz jest miejscem, gdzie reagujemy w otoczeniu konkurencyjnym na wszelkie zmiany w tym otoczeniu konkurencyjnym oraz reagujemy na zmiany w naszym środowisku wewnętrznym, i tutaj umiejscowiony jest wywiad biznesowy. Widzę, wiem, że dzisiaj jest naprawdę wiele wiedzy, ale wiedzy, którą warto znać, warto rozumieć, dlatego że jeżeli chcemy rozumieć cokolwiek z walki konkurencyjnej, chcemy rozumieć cokolwiek z tego, po co nam CSI analityka, to musimy rozumieć właśnie poziomy rzeczywistości, w której dotyczy ta analityka oraz jakie są jej cele, po co my ją robimy. Jak widać, analizować można całą rzeczywistość, całą naszą rzeczywistość, i na pewno nie zajmujemy się, jak już mówiłem, analizą chociażby tego, co się dzieje na giełdzie, ale wieloma innymi analizami również się nie zajmujemy, ponieważ nie dotyczy to CSI. I mówiłem, że tu wchodzimy na temat zarządzania strategicznego, a celem zarządzania strategicznego, koniec końców, jest osiąganie zysku. Tylko i wyłącznie osiąganie zysku. Szczegółowo zaś na poziomie strategicznym chodzi, a może zacznę od poziomu najniższego, na poziomie operacyjnym chodzi o realizację konkretnych planów, akcji, budżetów, i one wynikają z planów taktycznych oraz one wynikają ze strategii firmy. Na poziomie taktycznym chodzi o koordynację działań i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Działamy na podstawie planów taktycznych i planów strategicznych. Na poziomie strategicznym chodzi o zwyciężenie konkurencji oraz o utrzymanie dotychczasowej przewagi. To o to chodzi. I myślę, że tak króciutko udało mi się dzisiaj przekazać Ci taką masę wiedzy, taką pigułę, że to trzeba chyba będzie ze dwa razy jeszcze odsłuchać i przemyśleć dokładnie, o czym mówiłem. No niemniej jednak, jeśli chcę mówić o analityce i o metodach analiz, no widzę, że to jest niezbędne. Jest to niezbędne, żeby nie dochodziło do jakichś bardzo dziwnych przeinaczeń, niezrozumienia tego, o czym mówię. Mam bardzo fajną informację. Dla mnie jest świetna, dla nas wszystkich myślę też. Mianowicie, chwila, muszę do notatek moich się gdzieś tu dostać na biurku, już jestem. Okej, okay. Podsumowywałem sobie niedawno popularność, to znaczy ilość pobrań, nazwijmy to, popularność OSS od samego początku jej istnienia. No i co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że na Spreakerze przekroczyliśmy już 2000, to już mówiłem, no, ale to nie koniec, ponieważ sumowałem również wszystkie aktywności związane z OSS, czyli nazwijmy to pobrania na YouTubie, i okazało się, że wszystkich tych pobrań, wszystkich istniejących, mamy już ponad 9900. Oznacza to, że naprawdę słuchają nas. Nie wiem jak Ty, ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Ciebie natomiast tylko poproszę o to, abyś polecał Szpiegulife, polecał OSS Okiem Służb Specjalnych, polecał blog, czytał ten blog, wchodź, czytaj, tam naprawdę jest tyle materiału, że to po prostu już mózg eksploduje. Niezależnie od wszystkiego, nie zapominaj o lajkach i komentarzach. Tylko dlatego, aby zwiększać te zasięgi, abyśmy docierali do wszystkich, których interesuje tematyka służb mniej lub bardziej tajnych, państwowych, prywatnych, a o nich właśnie mówię, rozprawiam. No i tyle. Na dziś byłoby to chyba wszystko. Ja życzę Ci bardzo miłego dnia. U mnie niestety deszczy, czyli pada. Życzę miłego, słonecznego, radosnego dnia. To jest piątek, więc piątek, piąteczek, piątunio. Ja biorę się za kawkę.
trzeba jeszcze mocno cisnąć, mocno pracować, po to, żeby w weekend znowuż naładować akumulatory. Piotr Herman, szpiegul.pl. Miłego dnia. Cześć!